rozpoczęła się druga część wyprawy Jura Krakowsko-Częstochowska. To jest miejscowość Olsztyn z zamkiem. Prawo Złoty Potok. Piękne tereny. Staw otoczony szczęśliwo rezerwatem parkowym. Przylega do niego pole biwakowe, boiska do piłki plażowej i złotopotowskie błonie, na których odbywają się imprezy plenerowe. Jurajskie lato filmowe, święto Pstrąga. Staw jest zarybiony przez otwórkę. Tu będziemy, tu w Leśniowie będziemy. Tu będziemy, że wszędzie w Smoleniu i Ogrodzie tu widzimy. Tu jest też fajna mapa. A tu chyba trzeba iść do tego, do tych ruin zamku. Pisze? Ale nie idziemy tam, no nie? Ale ta, tu pisze, ale to ciekawie tu jest. To 5 minut drogi tu, ale prowadzić trzeba. Przed deszczem bych się schował. No. No ale tam jest jakaś dziura z drugiej strony, taką wąską. Ja? Światło się tam przebija. No dobrze. Tu się było na pewno w środku. Tak, na schody ten zamek gdzieś u góry powinien być. Pustelnia. Tego tutaj, Kiorańskiego. Chodźmy tu dookoła. Co się zatrzymy? Zabij te dziady. Już trzy koło. Jednego ciapłem. Co nade mną? Tam nie ma w ogóle wyjścia na górę. Tylko pochoczyka. Tylko tam są miejsca chwilowcowe. Przewodzisz owice. Skały rajce w Przewodniczowicach. To są twoje okulary, gdzie nie zostały. Gdzie? No, moje. Porządku. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. No. W Leśniowie. Tam jest to źródełko, no nie? Kiedyś podobno przyszli tu same widzy, byli z tego źródełka coś. I że to źródełko jest przykrute i że lubię korzystać z niego. Ale czy mówią cudowne źródełko, to tamto, no nie? No i coś tam wyczaili, że coś się tam pojawiło, ale... Dalsze... Jak jest takie sanktuarium, jest dużo pielgrzymów, są zawsze składki, to się po tym inwestuje. Pewnie tak. O, nawet jakieś rekolekcje małżeńskie. O. No, na pewno tu gdzieś, pewnie tu są pokoje, wieże są, nie? Rekolekcja, tam się właśnie barany pasą. Popatrz tam przez tę bramę. Na barany. Czerwiec, piątek, niedziela, trzeba przynajmniej po jednej małżeństwie rodziny. Lipiec, to co najważniejsze.
Dwa świetla, no nie? Super. Kurwa, normalnie zakaz ruchu aut. I pusto, bajeczka. I to wszystko jest kładzione niedawno. Widać maszyną kładzione, bo nie ma żadnych dziur, za nic ja dostał, nie? Tak będzie kurki, ale tak będzie kamera gierka, nie? Jest. Jest już? Widać. No to jedziemy. Jak to tu wygląda? Gdzie jesteśmy? Żarty, a to nie wygląda. Zajdziemy. Możemy się zatrzymać na metrę, bo ja będzie na tym. Zamek Bobolice. Tam jest leśniów, ci mówię, tam co widać ten. Zamek Mirów. W trakcie remontu. Tak, w trakcie remontu. Jadą. Idziesz dookoła tego zamku? A może tam jest jeszcze lepszy widok. Tam tej skałki, popatrz. Aha. Ja ci pokażę gdzie. Tam będzie jeszcze lepszy widok z tej skałki. Tam gdzie ci ludzie teraz szli. No ten, tam widać ten, tam jest taki, o, taki dach jakby i zielone, wiesz? Wiesz o co chodzi? To, no, to jest ten zielony dach tego kościoła. Bo to z miedzi. A tamte to będą resztki tego zamku Ostrowiec, czy jak to się tam nazywało. No, przejdźmy do końca, chodźmy, zobaczymy co tu jeszcze można zobaczyć. Jest ten mur dookoła. No, na tej skale. Świetnie sobie umieszczone. Te kamienie to prawdopodobnie już jest przygotowane pod budowę tego. Też inwestują gminy trochę, no nie? W takie rzeczy, żeby to... Bardzo dobrze robią, kurczę. Popieram coś takiego. Ja po tych zamkach jeździłem 20 lat temu, to nic nie było robione. To nawet nie było wolno. Był pomysł. Ten zroniony pracę. A kłódki nie ma. Zamek Bobolice. A widzisz, ty mądry, a ja głupi. Ty, Włodek, i też se powiem to. Włodek, gdyby pana poprosili, by nam to wspólne zdjęcie zrobić. Kurkę. Że tej budki to wszystko, ja się odbyłem, kiedy to jest otwarte w weekendy. A pić się tam piwo za 10 zł. Proponuję. Ale wiemy, się tam zatrzymali tej pani z sprzedaną za przyjęcie. Ale zimne z lodówki tam. A, no, ten mi ma lodu, nawet do zamrażarki wcale. Nawet to nie jest. Lepiej za nami wykać. A mamy miejscowy tu? Jest! Zaroski. No my tak do ogrodzi. Główne źródło rzeki Warty. Warta, jedna z głównych rzek Polski. Jest jako zimno, super! Zamek w Ogrodzieńcu. I skałki też w Ogrodzieńcu. I sobie tu się jego warto. Na ten zamek. Od której? Idziemy do biurowa.
O. I wyjeżdżam stamtąd. Łomnica. Wyjeżdżam obok. Wyjeżdżam ten. No. Nie, na Rachoczek. Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Ogrodzieńcu. Ja tego nie wiem. A to się okazało? No, że jakieś objawienie tu się ma. Tutaj podobno objawiła się Matka Boska. Jedna z drugiej strony była druga. A tam, gdzie ten, to był obraz. I jak ten obraz w 2001 roku wypuknęło wysoko, ukazała się kula świetlna i obraz Matki Boskiej. Kula. No ja tak... Wjedziemy na tą główną, czy nie? Na główną! Wjedziemy na główną i do Olkusza. No, tak by kolejny. Ale mi się wydaje, że przez klucze jeszcze raz pojedziemy. Zaczynamy kolejny dzień. Pierwsze krople po tu wyszły. Pomorzana. W tym zakładzie gruncie, bo my z tamtej strony stoli przed tym. No. No tam widać jawożno, tam. Elektrociepłownia, tam te kominy takie białe. Te chłodnie kominowe, białe, tak, betonowe. Tak. To jest jawożno. A to jest Czebinia Siersza, tam będziemy za godzinę. No nie widać. No. Jawożno. Tam jest jawożno tak daleko, a obok Aha. tego to nie wiem, co to będzie. To gdzieś jest tu bliżej. Olkusz, Sławków. Nie? No. Coś takiego. Ale nie, też nie. Błędów. Tam jest Huta Kadowice, co te kominy tak kopcą, widzisz? Na horyzoncie tak takie zaszarzałe. To jest Katowice. Huta. A tutaj zobacz, widzisz jaka wiocha fajnie? Tu gdzieś można było zjechać i tędy zaleczyć przez wiochę. Huta Katowice. Nie trzeba być na tą górę się spinać. No, tylko teraz... I pustynia... Jeden piasek, a to tak zaraz. Pustynia Błędowska. Zamek Rabszczy. Sprawimy, może pójdzie na nowo. Rynek w Olkuszu. Można do tego kościoła. Ja bym się wrócić. Dobra. No żebyśmy cię nie szukali. Bez fontanny możesz przejechać. No nie głęboko. Albo w szachy kogoś. To jest praktycznie to samo, do na Wieru. Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. A my potem... I na Brzeszcze, no i nie wiem, czy my się już... Nie, my idziemy na Kęty. Wy się już możecie... Na Kęty, czy na Kęty. Z Brzeża odbijemy tu tymi dubami. Bo możemy tu jechać. Czy? Z Rajska praktycznie równolegle do tak, tej tak, tu jest i tu sobie jechać. Tak. Nie, ona idzie tam, na Wilomowice. Ta jest bardzo... No ale to już mamy okrężną ja trochę. Nie, ja ci pokażę, która jest. A ta jest bardzo ruchliwa. Wiesz, którędy byś mógł jechać? Z Rajska. Jak są Oświęcim? Rajsko. Tu na Brzeszcze, na Milkowice, Skidzeń, tu. No. Thank you.
to już miejscowość Rajsko. Ja se spokojnie doję, po prostu biegnie. To będzie runda, spokojnie. Ale to musicie czekać, jak loda świeci. Droga, to jest rynek, ale tu, tam, na kościół. Do widzenia. Super, kondycję mu dobrą, naprawdę. Kościół w Wilamowicach. Właśnie taki obraz mam. No, ten obraz właśnie. Tutaj jeszcze Wilamowice. Kościół. Panu Eugeniuszowi już dziękowaliśmy, pożegnaliśmy go, bo on jedzie na Żywiec. Bardzo serdecznie mu dziękujemy. W ogóle panu Włodkowi też dziękujemy, który nas opuścił w Wilamowicach. Godzina 14.30, 13 sierpnia 2015. Tak oto kończy się wyprawa. Wyprawa historyczna. Częstochowa Jasna Góra i Jura Krakowsko-Częstochowska. 400 km. Niewiarygodna rzecz. Dziękuję całemu towarzystwu Czechowickiemu Towarzystwu Cyklistów. Panu Jurkowi, panu Ginkowi, który prowadził nas po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, panu Włodkowi, panu Tomkowi, wszystkim cyklistom z Czechowic i okolic. Było pięknie, ale właśnie to dobiegło końca.